Nowa waluta, nowe skiny i nowa emotka specjalna w Stumble Guys. Twórcy gry dodali nowe koło z odłamkami skinów. Mamy tam m.in. dwa skiny coś specjalnego, czy legendarne oraz mityczne, a także nową emotkę specjalną, czyli walizkę Mr. Beasta. Problem jest tylko taki, że jedno zakręcenie to jeden bestio żeton, a on kosztuje 10 zł i wydałem dzisiaj kilkaset złotych tylko na to koło. Najmocniejsze jest jednak to, że właśnie dzisiaj udało mi się trafiać na przykład po 50 odłamków na raz, a raz już miałem walizkę i oczywiście strzałka się cofnęła, więc zostałem oskamowany. Wylosuję 5 ników, w którym wręczę po 2 nowe żetony, ale koniecznie w sklepie wpisuj kod ABRA raz na tydzień i musisz o tym powiedzieć swoim znajomym. Widzowie, bo patrzcie, zrobiło się naprawdę grubo, dlatego że w sklepie mamy faktycznie specjalne koło bestii, gdzie poza nową emotką specjalną, czyli walizką pełną pieniędzy, mamy także jednego nowego skina, czy drugiego nowego skina, a te dwa pozostałe to chyba już były. Popatrzcie, jedno zakręcenie to jeden bestio znaczek, no bo nie dolar, a jeden taki, słuchajcie, kosztuje około 10 zł, co widać tutaj, słuchajcie, po tym, czy nawet tutaj po tym. Serio, ceny są olbrzymie, więc nie chcecie wiedzieć, ile musiałem wydać na 50 takich emotek, czy jakkolwiek to nazwać, słuchajcie, ten po prostu znaczek, bo mamy ich 50. To co natomiast ciekawe, to popatrzcie na to. Możemy właśnie z tamtego koła, czy jakkolwiek to nazwać, dostać tego The Beasta coś specjalnego, całego z diamentów, i oczywiście będę chciał go dorwać. Ale poza tym mamy także do zdobycia Meteor, czyli ten mega epicki skin, który ma robaczka na swojej głowie, i to także chciałbym zdobyć, i to też jest skin coś specjalnego. Wydaje mi się, że w tym kole można jeszcze zdobyć odłamki tego, a brakuje mi tylko 4, żeby dostać mitycznego Mr. Beasta. I to jest ciekawe, że oba skiny są coś specjalnego, a na jeden jest większa szansa, na drugi jest mniejsza szansa. Natomiast na samą walizkę mamy tylko 1,5% szans, czyli mniej więcej 1 na 70. Natomiast chyba nie muszę wam tłumaczyć, że bardzo chciałbym tą walizkę mieć. My to raz sprawdzaliśmy na becie i ona działa mniej więcej podobnie do banana, że jak ktoś cię po prostu o tym trafi, to się dosłownie przewracasz i trochę tracisz czasu, ale to było na becie i teraz ta emotka została zmodyfikowana. Warto podkreślić, że możemy, słuchajcie, jeszcze nowe rzeczy dostać jako nagrody w turniejach. Tutaj też mamy tą emotkę, tylko że to po prostu jest taka, wiecie, wizualna. Możemy dostać te żetony bestii, okej, to się nazywa żetony bestii, oraz właśnie nowego golasa bananiarza, czy chociażby epickiego The Beasta, którego już mam. I jeszcze do tego, słuchajcie, możemy dostać mitycznego tego Mr. Beasta, który jest czarodziejem. Te skiny z kolei wyglądają, słuchajcie, w ten sposób, no nie? Tutaj mamy czarodzieja i ja totalnie nie wiem, czemu on jest mityczny. Moim zdaniem to jest zwykły skin, który zasługuje na legendarnego. Natomiast tego ziomala strasznie chciałbym mieć. Wy wiecie, że jestem typowym bananiarzem Janem, a tutaj jest gość, który, słuchajcie, ma kapelusz ze skórki od banana, ma brodę ze skórki od banana, sam jest bananem i jeszcze ma cenzurę, więc jest śmieszny. A fajnym jest to, że w wydarzeniu związanym z Mr. Beastem także możemy dostawać te żetony, więc niekoniecznie trzeba je od razu kupować. No to co, widzowie, w takim razie zakręćmy sobie tym kołem. No chciałbym mieć Meteora, chciałbym mieć tego Diamond Beasta, no i chciałbym mieć tą walizkę, ale nawet, słuchajcie, to jakbym dostał, to już byłbym zadowolony, bo mamy 30% szans na to, że dostaniemy odłamki do naszego skina Mr. Beasta, którego do tej pory odblokować nie mogliśmy. I teraz uwaga, 15 odłamków do Hachiego. Problem jest tylko jeden, słuchajcie, że ja mam ten skin. Tutaj oczywiście mamy misję, więc te misje możemy sobie też odblokowywać, bo za to dostaniemy dolary. Ej, dobra, sytuacja jest totalnie porąbana. Ja nie chcę, słuchajcie, się kłócić, ale jestem prawie przekonany, że ja miałem tego skina. No, ale czekaj, dlaczego ja mam go zablokowanego nagle? Ja nie będę się kłócił, ale napiszcie mi w komentarzach, czy ja nie robiłem odcinka o tym właśnie skinie, jak go kupuję za prawdziwe pieniądze? W takim razie mamy więcej skinów do odblokowania, niż mogłoby mi się początkowo wydawać, więc lecimy, widzowie, z tematem, naprawdę. Musimy kręcić, serio. I to, co mi się podoba w tym kole, to, że zdobywa się dużo odłamków. Popatrzcie, tu są na przykład 10 od... Aha, ale to dlatego, że potrzebuję ich już 130. O kurde, ej, ale szczerze, dlaczego ten skin ma oczy w jakości takiej, jakby to zostało wydane 5000 lat temu? Kolejną misję, słuchajcie, mamy tutaj odblokowaną, więc odbieramy sobie 15 bestio dolarów. A ja w ogóle wam przypominam, że jeżeli kupujecie właśnie na przykład tutaj bestio dolary,
to wpisujcie kod ABRA raz na tydzień, właśnie tutaj, czy na telefonie, czy na tablecie. No dobra, kręcimy dalej, skoro aż 130 trzeba na meteora, to podejrzewam, że na ten drugi, słuchajcie, skin coś specjalnego, czyli Diamond Beasta, też pewnie trzeba ze 130 czy coś takiego. My natomiast dostajemy kolejną 15 do Hachiego. No i to jest o tyle spoko, że być może uda mi się właśnie w tym odcinku go odblokować, jeżeli tak dalej pójdzie. Ale serio, teraz mam taki totalny mętlik w głowie. Czy ja naprawdę nie odblokowywałem tego skina za pieniądze? Kurde, co tutaj się dzieje? Dobra, daj mi to. Oj, myślałem, że 15 mi da, ale za to jesteśmy coraz bliżej tego Hachiego, bo brakuje nam 25 odłamków, więc kręcimy po raz kolejny. Przypomnę, że mam 50 żetonów bestii, więc no, na ten odcinek powinno starczyć, ale czy na emotkę specjalną starczy, tego słuchajcie, już nie wiem. I dostajemy kolejne odłamki do meteoru, czyli słuchajcie, mamy 25 ze 130. Dobra, straciliśmy 5 żetonów, ale lecimy, słuchajcie, kolejne. Mam nadzieję, że serio nam tego wystarczy, bo ja muszę mieć te skiny, widzowie. Pam, pam, pam. Oj, będzie ten Hachi. Nie! Ile tu potrzeba? Też 130. No dobra, no to najgorsze w tym wszystkim jest to, że potrzeba strasznie dużo odłamków do każdego skina. A ja powiem szczerze, że boję się kręcić 10-krotnie, bo serio, jak tamto poprzednie koło pierwsze z odłamkami wychodziło, to niektóre te spiny jakoś mi się nie zaliczały i ja potem się tak dziwnie jakoś czułem. Ale oj, odblokowujemy tego skina. W końcu, słuchajcie, mamy go po, nie wiem, 2 czy 3 tygodniach i to naprawdę tyle kasy na niego wydaliśmy, ale w końcu go mamy, więc szczerze tutaj jest się z czego cieszyć. Mamy tutaj jeszcze plus 90, słuchajcie, do duplikatów, ale najbardziej się jaram, że w końcu ten skin, słuchajcie, jest u nas, bo go wcześniej nie było. Ej, to naprawdę jest powód do szczęścia, jakby totalnie nie żartuję. I tak w ogóle mi się wydaje, słuchajcie, czy ten prąd, który leci z tego jego przycisku na 100 milionów subskrypcji, bo to chyba jest przycisk na 100 milionów, prawda? Czy to nie jest to samo, słuchajcie, co specjalne kroki? Mówię, widzowie, o tych krokach. Ej, to jest to samo! Żeby nie było, przyjrzyjcie się teraz dokładnie. Myślałem, że to jest fake, ale to jest identyczne, tylko po prostu zmniejszone. W 100% jestem pewien, że to jest to samo, więc nie dość, że znaleźliśmy mit, widzowie, to jeszcze w dodatku sami go potwierdziliśmy, no nieźle. Ale dawajcie, my nie możemy, słuchajcie, tak czekać. My musimy kręcić dalej. Mamy tego skina i na pewno zaraz go przetestuję, ale musimy kręcić dalej, żeby zdobywać kolejne odłamki, a potem oczywiście jeszcze zdobywać te żetony za robienie wyzwań. Teraz natomiast mamy Hachiego, więc już jest 50 z 65 i brakuje nam naprawdę niewiele, więc dawajcie, kręcimy po raz kolejny. Wystarczy nam 15 i będzie ten właśnie dinozaur w jaju. Ale naprawdę ja musiałem go mieć. No dam sobie praktycznie rękę uciąć, że już go miałem, a tutaj kolejna dyszka do meteoru. Co prawda, jeszcze dużo nam brakuje, no bo popatrzcie, to jest dopiero 35 ze 130, ale mamy rozgrzebany ten skin, mamy Diamond Beasta rozgrzebanego, jeszcze pewnie z 20 zakręceń i będziemy mieli oba. Widzowie, muszę przetestować ten nowy skin, bo prawdopodobnie on sprawi, że wygram to wyzwanie, a dzięki temu zdobędę kolejne bestio dolary oraz inne ciekawe rzeczy, bo właśnie w tym wyzwaniu można zdobywać te żetony, co jest totalnie mega kozackie. Dobra, zmieniam się w piłkę, lecę sobie teraz tutaj. Ojo! Ale mnie zatrzymało chamsko, no ale dobra, jedziemy, słuchajcie, nie śpimy w takim razie. Tutaj sobie przechodzimy nad tym, dobrze dało. Może i odbiło, ale bezproblemowo sobie tutaj przelatujemy oczywiście, ale tu się w ogóle tłok zrobił. Co tu się dzieje? Teraz natomiast, słuchajcie, piłeczka, pam, 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 pam. Ale tutaj już wiemy, że zawsze robi się ten checkpoint, więc też całkiem spoko. Tutaj, oj, dobra, tutaj siup, siup. Tutaj robimy sobie siup, siup. Okej, dobrze nas wybiło. I dawaj, czy będziemy pierwsi? W sumie jakby nam się odrodziła ta emotka, to tak, mógłbym dolecieć jako pierwszy, ale nie chcę tego robić, słuchajcie. Nie chcę tego robić w tym momencie. Dlatego, że chcę przyjrzeć się temu skinowi, no. Wygląda on naprawdę przepisko. O kurde, ale dużo ludzi poleciało. Ej, nie za... W ogóle nie zwróciłem na to uwagi, sorry. No nie wierzę, jako półfinał mamy Laser Dasha, na którym ja się akurat czuję mega, mega dobrze. Więc zobaczmy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Czy tutaj będą ludzie z emotkami, którzy będą mi przeszkadzać? Widzę z tego, co patrzę, że jako jest
jedyny mam póki co tego skina. I wydawało mi się w ogóle tak, nie wiem, z tydzień czy dwa temu, że nikt go nie ma, no nie? Bo naprawdę to było ciężkie mieć 125... OLLOG! 125, słuchajcie, tych odłamków, żeby go zebrać. Ale wy mi wysyłaliście screeny, że na kilku z was tam go trafiało. Więc myślałem, że więcej osób go używa. A tu się okazuje, że niekoniecznie, słuchajcie. Dobra, 4 osoby nam już tutaj odpadły, więc jednak trzeba, słuchajcie, uważać. 5 osób już nam tutaj odpadło. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że mi nie przylaguje znowu w ten sam sposób, bo to była masakra, co mi się stało na początku tej rundy. 7 na 8, słuchajcie, już mamy. Więc teraz jeszcze jedna osoba i powinno, słuchajcie, być już cacy. Dobra, ja sobie bym wbił tutaj. Okej, nawet nie musiałem wbijać, bo przechodzimy do finału. Ale sporo osób w ogóle ma skiny, w ogóle jakby z tego update'u, czyli z Mr. Beast'a. Ojo, serio, Botbash, to może być, słuchajcie, bardzo krótkie, ale może być też bardzo długie. Więc, no, przekonajmy się, słuchajcie, co z tego będzie, no naprawdę. My wczoraj w ogóle sprawdzaliśmy mity, że niebieskie biedronki odbijają tak samo jak szare, więc już trochę, słuchajcie, wiemy, no nie? Ale, no niestety, ja ostatnio bardzo dawno grałem na Botbashu, tak wiecie, żeby serio grać na finał, żeby długo przetrwać, więc tutaj może, słuchajcie, z mojej strony być naprawdę totalna beka. No ale postaram się oczywiście, słuchajcie, będę się starał, żeby nie odpaść. O kurde, tutaj już prawie odpadłem, więc naprawdę trzeba uważać. No na pewno nie mogę odpaść, słuchajcie, pierwszy. Mamy czerwoną biedronkę, więc już powoli, słuchajcie, zaczyna nam się tutaj rozgrywka. No nie, ale serio, no ja bym chciał tutaj przycisnąć, no oczywiście na wygraną, tak? Jeżeli mamy zdobywać te bestio żetony, no to let's go. Zaraz będą, słuchajcie, tutaj dwa wiry, więc spoko, spoko, spoko. Ej, ziomek, weźcie mnie tutaj, zostawcie w świętym spokoju. Kurde bele, szkoda, że nie mam, słuchajcie, emotki pięści, bo jak goście mnie próbują tutaj przytulać, to znaczy, że to prawdopodobnie albo są jakieś pocuchy, albo naprawdę nie wiem, dajcie mi święty spokój. Dobra, słuchajcie, tutaj muszę akurat uważać, bo są te czerwone i żółte i słuchajcie, dużo w ogóle wszystkich tych biedronek się nagle narobiło. Okej, 5 osób, słuchajcie, już odpadło, 5 osób, więc całkiem nieźle. Oj, ale tutaj uniknąłem, zostałem sam z jednym typem, słuchajcie, mamy 3 czerwone biedronki, więc już tak, no nie ma wstydu, że tak powiem, naprawdę, to już jest bez wstydu, słuchajcie, gierka, ale liczę na to, że oczywiście przetrwamy dłużej, słuchajcie. Oj, ratuj się! Serio? Ej, dobra, to był jakiś żart. Natomiast my znowu mamy, słuchajcie, odblokowaną jedną z misji i szkoda, że tutaj są te bestio dolary, a nie jakiś skin. Natomiast nam nie pozostaje nic innego, jak kręcić widzowie dalej. Nie możemy tego odpuścić. Muszę mieć, słuchajcie, tą walizkę, ale zdaję sobie sprawę, że to będzie ciężka sprawa, no bo jeżeli na to jest 1,5% szans, no to jak ja mam, słuchajcie, to osiągnąć? Wiem natomiast, że teraz odblokowujemy Hachiego. No i pytanie, czy w końcu go odblokowuję po raz pierwszy, czy to jest po raz drugi? No bez kitu. Pokaż mi tego Hachiego, no naprawdę, no nie żartuję. Ja chyba go wcześniej już mijałem. Ale okej, nie płaczmy, słuchajcie. Wydaliśmy 10 żetonów dzisiaj, czyli jakieś 100 zł, żeby nie skłamać, ale kręcimy dalej, no. Dawajcie tą walizkę, dawaj wyjątkową walizkę. No kurde, teraz to nam się nie pokaże. 30! O kurde, ej, to do banku. To powinno zrobić nam duplikat 1000, jeżeli się nie mylę. I wtedy zarobimy bardzo dużo bestio dolarów, których w tym momencie mam chyba 10, więc rozumiem. Rozumiecie, mam ich 0. I ja wiem, że w tym kole więcej jest tych odłamków, że nie ma na przykład razy 2 czy razy 4, tylko jest razy 30. Ale to jest i tak moja największa kwota, jaką ja wylosowałem do tej pory. Dobra, jest plus 300 i faktycznie daje nam to, słuchajcie, cały duplicate bank. Więc w tym momencie, ej, dało mi 100 dolarów aż. Dobra, ale nam nie zależy teraz na dolarach, tylko na skinach, więc halo, halo, centralo. Dawaj mi teraz jakieś dobre skiniki. Albo tą emotkę na 1,5%. O nie! Myślałem, że będzie 50, ale ile daje, słuchajcie, 30 mitycznych? Ej, to może dać, czekajcie, mamy 60 z 1000 chyba, to może dać, nie wiem, z 500 albo coś takiego. Ej, to dało 450 i popatrzcie, mamy 510 ze 100, tylko że to jest bardzo mało, więc ja nie wiem, czy to jest na 10 tysięcy, czy o co chodzi. Ej, dobra, serio, te banki są dziwne, dlatego że tak, tutaj, słuchajcie, płacimy ewidentnie inną walutą, czyli tymi żetonami. To dlaczego zwracają nam się bestio dolary, a nie właśnie te żetony? Dla mnie to jest dość dziwna sytuacja, dlatego że te bestio dolary w tym momencie one nic nie są warte. I już to koło, właśnie między innymi z tym skinem, prawda? No, nic dla nas nie znaczy. My mamy stamtąd już wszystko. Czyli robi się dokładnie ta sama sytuacja, co ze zwykłymi żetonami w Stumble Guys. Wiecie, tymi fioletowymi, które były od zawsze. Ktoś taki jak ja, czy na przykład, nie wiem, Wojan, który ma wszystkie prawie skiny, to z tych żetonów nawet nie może skorzystać. I to wygląda, jakby tutaj była zaraz ta sama sytuacja. Bo tak, no mówię, tego koła już nie będę używał, a 20 dni dopiero jeszcze potrzeba, żeby ono się skończyło, więc nie wiem, o co chodzi, ale chyba, słuchajcie,
wiecie, znowu twórcy gry lubią nas oskamować, żebyśmy wydawali tutaj pieniądze na żetony, a dostaniemy walutę, która jest nam totalnie po nic. Popatrzcie, kolejne duplikaty, które nam nic nie dają. Niby mamy tutaj 660 na 1000 i zaraz tam się zrobi z 800, ale po co nam to? Dobra, nie ma co marudzić. Ręce kręcę, po to mam ręce, widzowie. Dawaj, dawaj. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest takie kółko, jakby przyciemnione. Nie wiem, co ono oznacza, ale ewidentnie jest... 20 odłamków do meteoru. Nie, no to ej, bez przesady. To już jest naprawdę całkiem fajny wynik. To dawajcie, zakręcimy sobie jeszcze jeden raz. A może tym razem będzie emotka? Kto wie? Dawaj mi emotkę, byku. Musi być teraz. Ty, naprawdę może być ta Nie, no naprawdę, ale poważnie. Patrzcie, mamy 885. Klikam w takim razie pomień i teraz dostaję dolary. Ej, na początek odcinka miałem 10 dolarów, a teraz mam ich 265. Czyli zarobiliśmy 255 dolarów, których, uwaga, nie wykorzystam, więc mogę wam rozdać. Chcecie? No to zostawcie suba z dzwonkiem, wpiszcie ten kod Abra, widzowie, i możemy się umówić, że ja jednej osobie na przykład dam stówę dodatkową. No bo mi mówię, to się nie przyda w tym momencie. Ale dawaj jeszcze raz trzeba zakręcić, jestem turbo podjarany, że mamy nowe koło, widzowie. Więc dawajcie, dawajcie. Razy 20 bym wziął. Razy 50! Nie no. Ej, dobra, to są trochę jaja. Musicie przyznać, co? Zużyliśmy 18 żetonów już. Czyli prawie 200 złotych? Nie. Nie dam, widzowie, za wygraną. Już raz Mr. Beastem tu zagraliśmy i niestety, ale przegraliśmy. Dlatego teraz wziąłem, słuchajcie, tego właśnie Hachiego. Let's go. Zobaczymy sobie, czy słuchajcie, ten właśnie skin da nam więcej szczęścia, czy może wcale niekoniecznie, bo coś mi się wydaje, że naprawdę on, słuchajcie, może być dobry. On naprawdę, słuchajcie, może być gigaczadem. Dobra, lecę sobie teraz tędy. Ała, ała! Ej, to szczerze trochę zabolało, bo ja naprawdę fajnie poleciałem, a potem taka lipa. Dobra, teraz słuchajcie, zrobimy inaczej. Popatrzcie, polecę sobie teraz stąd na to. Tutaj sobie sto... Aha, okej, ja naprawdę się chciałem postarać, ale już ta gra mnie, słuchajcie, denerwuje. Lecę w takim razie w ten sposób i teraz dawaj, z tego tutaj na to. Okej, jestem już wkurzony, słuchajcie. I teraz co, boczkiem sobie polecimy? A dawajcie, polecimy sobie tutaj boczkiem. Tutaj zrobimy sobie tak. Tutaj sobie z tego od razu przeskoczymy i omijamy sam środeczek, widzowie. Teraz pom i pom. Mógłbym być drugi, ale nie chcę, bo chcę się przyjrzeć, czy to na pewno jest, słuchajcie, ten skin. Nie no, na bank ja go miałem, no. Obiecuję, że go miałem. Kurde, a co jeżeli nie? Ej, a co jeżeli naprawdę go nie miałem? Serio, ja już się zgubiłem. Ej, nie, naprawdę, ja tego nie rozumiem, słuchajcie. We wszystkie wydarzenia, jakie gram w Stumble Guys, zawsze jest laser dash. Serio, to chyba nie jest przypadek. No, popatrzcie, przed chwilą też miałem półfinał właśnie z laser dashem. No, ale finał za to możemy mieć już nieco inny. Też laser dash za każdym razem może być też trochę inny, no bo mogą być lepsi bądź gorsi przeciwnicy. Tu na przykład odpadły dwie osoby już, więc mocno szybko bym powiedział, słuchajcie. Naprawdę, dość mocno szybko. No, ale dobra, ciśniemy, słuchajcie, dalej. Dobra, weź tutaj przeskocz. Okej, już trzy osoby nam tutaj przegrały. Dobra, okej, jestem sobie tutaj. Na totalnym luzaku przejdę sobie tutaj ładnie, pięknie. Teraz bym sobie przeszedł tutaj. Okej, cztery, sześć osób już. Ej, oni naprawdę bardzo szybko odpadają. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Bo naprawdę ten etap jeszcze nie jest jakoś hardkorowo trudny. Znaczy, no dobra, no wiadomo, jak ktoś tam kogoś przepnie, to jest lipa, ale nie jest źle. Tutaj no na bank osiem osób już. No patrzcie na tego typa. Jak to jest możliwe? Ej, chyba że go przelagowało. Wiecie co, może serio go się na przykład tutaj zlagowało i co wtedy? Dobra, tutaj pum pum sobie lecimy. Okej, i przechodzimy do finału. A tu z kolei nie ma dużo skinów Mr. Beasta, chociaż są dwa. Nice, bombardment. Ale czy ja mam, ej, czy ja mam banana? O nie, mam banana. Let's go, dobra, jest dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio udało mi się, słuchajcie, zagrać tutaj w gierkę i totalnie, jak zostałem sam z jednym typem, to raz emotką siatkówki w ogóle wybiłem typa do wody, a za drugim razem udało mi się w ogóle typa trafić, słuchajcie, bananem i on też przez to odpadł, co było naprawdę giga satysfakcjonujące. Więc trzymajcie kciuki, żeby tutaj też, słuchajcie, nam się udało i żeby naprawdę była jakaś hardkorowo fajna sytuacja. Że aj, trochę się cykam tego samu. On wygląda, jakby chciał, słuchajcie, coś tutaj mnie zaemotkować i to jest trochę niepokojące. Dobra, tutaj, słuchajcie, jest bomba. Ja chcę się oddalić od was wszystkich. Jak ten samu za bardzo będzie, słuchajcie, za mną łaził, to ja go zaemotkuję. Sorry, memory, ale stary, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żebym ja odpadł przez to, że ktoś, słuchajcie, za mną tutaj po prostu biega. Dobra, ja sobie lecę tutaj. Okej, dobra, teraz z tego sobie polecę tutaj, na luzaczku. Czy samu odpadł? Nie, samu jeszcze nie odpadł i...
trochę mnie to niepokoi, naprawdę, bo ja nie wiem, czy to jest widz, czy to, słuchajcie, jest jakiś gość, którego po prostu, który mnie nie lubi, ale no on za mną, słuchajcie, tutaj cały czas śmiga, więc zaraz naprawdę wyrwie i tyle będzie z jego zabawy, no nie? Dobra, ja sobie skaczę tutaj. Okej, kolejna osoba, słuchajcie, nam odpadła, więc jednak trzeba uważać, słuchajcie, trzeba tutaj fest uważać. Dobra, 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 patrzę, słuchajcie, gdzie lecą te bomby. Dobra, okej, ja lecę sobie w takim razie tutaj, teraz sobie polecę tutaj, teraz polecę sobie tutaj, okej, spoko, ale patrzcie, jaki ciężki w ogóle nam się trafił, słuchajcie, ten bombardment. Dobra, odpadł ten samo, więc zostałem sam, słuchajcie, z pingwiniarzem i teraz zobaczymy, słuchajcie, na ile ten pingwiniarz jest dobry, bądź nie. Fajnie by było, słuchajcie, gdyby nas to jakoś rozdzieliło, że po prostu jeden musi pójść ewidentnie w jedną stronę, a drugi musi ewidentnie pójść w drugą stronę. O, teraz się to stanie, to wybuchnie. Błagam, niech to nie, niech to... Jak to jest możliwe? Przecież to było naprawdę daleko. Widzowie, znowu mamy tutaj misję do odebrania i to daje nam akurat 15 klejnotów, ale ja bym nie był sobą, gdybym jeszcze sobie raz nie zakręcił. No słuchajcie, chociaż raz, no musimy zobaczyć, czy teraz, słuchajcie, nam coś wyleci konkretnego. Dawaj emotkę, dawaj... 30... Serio? 30 meteorów, o kurde. Ej, to jesteśmy bliżej niż dalej, bo brakuje nam 55.